Witam Państwa bardzo serdecznie. Będziemy dzisiaj mówić w głównej mierze, postaramy się Was się jakby nie zanudzić na temat profilaktyki wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy dyrekcji Gronu Pedagogicznego za zaproszenie do udziału tutaj spotkania z Państwem. Bardzo proszę o spotkanie. Proszę Państwa, dlaczego o tym mówimy? Ponieważ rak szyjki macicy to jest drugi co do częstości z nowotworów, na które chorują. Widzimy, że ten przykład zapytał, że rak szyjki macicy w drugim co do częstości występowania rozwoju w populacji kobiet między 40 a 50 rokiem życia. Mamy około 500 tysięcy zdrowych zachorowań rocznie, z czego 280 tysięcy zdrowych. W Polsce 3,5 tysiąca. Oprócz tych typów, o
dlaczego nie dają tych ciążki takie przyjemne objawy. Takie badania, które mogą nam sprawić nie tylko w okolicy naszego wypoczątku, ale także w okolicy gardła czy krtani. Jeżeli chodzi o objawy raka szyjki macicy, to niestety tak w większości innych nowotworów. Ten rak nie daje nam żadnych charakterystycznych objawów. Choroba ta może nam się rozwijać kilka lat, nie dając nam żadnych dolegliwości. Wtedy, kiedy jest już najczęściej zaproponowane jakieś krwawienia kontaktowe, nieprawidłowe oczywiście podpatrzone uławy, czy krwawienie międzymiesiączkowe, czy bardzo dyspecyficzne bóle na brzuszku jednojęzynowym. Ta pacjentka, o której wspominałam, 27-letnia, zgłosiła się na przykład z takim bardzo niespecyficznym objawem, po prostu spłukła jej nogi. No i po wielkim badaniu będę się spodziewał, że spłuknięta noga może okazać się tym, że to jest jeden z objawów raka szyjki macicy. Co możemy zrobić, aby uniknąć raka szyjki macicy? Wyróżniamy profilaktykę pierwotną, wtórną, trzeciorzędową, przesiewowe badania cytologiczne. Możemy także wykonać sobie test na obecność wirusa podobnego ludzkiego. Czy jeżeli kobieta podejrzewa, że ma choroba zainfekowana tym wirusem, albo w badaniu cytologicznym w wyniku lekarz jest niepewny co do diagnozy, może także skierować właśnie pacjentkę na wykonanie tego testu na obecność wirusa. I taka kobieta, jeżeli wykona test na obecność wirusa podobnego ludzkiego, to typ 16-18, zostanie to badanie laboratoriowym potwierdzone, to taka kobieta powinna częściej wykonywać to badanie cytologiczne, bo już należy do grupy podwyższonego ryzyka. Czyli ma infekcję wirusa papilomowego, w każdej chwili może on się uaktywnić. No i ta profilaktyka to także nie tylko badania cytologiczne, testy na obecność papilomowego, ale także edukacja zdrowotna kobiet, tak jak tutaj jesteśmy, czy promocja zachowań zdrowotnych, bo prowadzimy właśnie szereg takich lekcji w gimnazjach, w ośrodkach pomocy społecznej, czy na przykład też w zakładach pracy. Raz na rok. No u nas z takich obliczeń